Oczywiście, że szatan nie jest humanistą, który opuszcza tych ludzi i mówi, o chory, to o, a nie, o, nie, ja nie. O. Dokładnie wali w najsłabsze punkty, przecież to jest zło. Uderza w też i mówi, oczywiście, nie, jesteś opętany, wzmacnia jeszcze tą dysocjację. Jasne, że tak. Ale nie jest to tak rozumiane, że skutkiem tego, co tu się stało, jest to, że nagle tego człowieka wszedł diabeł. Nie, to nie, to jest cała historia krzywdy, przemocy, której ten człowiek doświadczył w swoim życiu i taka forma egzorcyzmu wtedy jest kuszeniem diabła, żeby tego człowieka nie uleczyć. W ten sposób szatan kusi, żeby tego człowieka nie wyleczyć. Nie? To jest straszne kuszenie. Zło jest bardzo inteligentne. Nie? Oczywiście tak się może zdarzyć. Nie? Tak się może zdarzyć. Tak jak może się zdarzyć cud, trzeba to rozeznać. Są to sytuacje bardzo rzadkie. Natomiast marzenie, że rozumienie egzorcyzmu całe bazuje na tym schemacie, co prowadzi do niezwykłej przemocy, na przykład odmawianie egzorcyzmu nad ludźmi chorymi, nad schizofrenikami, ludźmi w dysocjacjach. I to jest niemoralne, to jest w Polsce karalne. Tak jak doprowadzono do śmierci na biedną kobietę w Bawarii. Nie? Przecież to ona umarła z tego powodu. Gdyby ją mani leczyli, to by żyła dzisiaj ta dziewczyna prawdopodobnie. Ale tylko tak, że byli niedoświadczeni egzorcyści, że potem słusznie trafili do sądu, no to tak po prostu kosztowało śmiercią kobiety. Ty. Do dzisiaj to jeszcze ludzie robią z tego filmy, sensacje, kiedy w aktach kurii w Würzburgu jest wyraźnie napisane. Po wielu badaniach stwierdzamy, kobieta była chora psychicznie, źle była leczona i słusznie nasi księża zostali ukarani karą sądową za... Bo to jest nadużycie, to jest po prostu sąd. To jest niszczenie czy doprowadzenie człowieka do śmierci. To jest, a do dzisiaj jeszcze są ludzie, którzy tam jeżdżą, fascynują się tym, jakby to było rzeczywiście jakieś dziwne, nadzwyczajne opętanie. Ta kobieta po prostu była chora. Takie są orzeczenie Kościoła po wielu, wielu bardzo dokładnych badaniach. Takie są akta w kurii w Würzburgu. Dlatego słusznie byli ci ludzie ukarani, ponieważ dokonali przemocy nad kobietą chorą. Nie pozwolili się jej leczyć, tylko wmawiali, że to jest opętanie. To, że tak osoba mówi, ludzie wolą być opętani niż chorzy. Bardzo częste zjawisko. Ludzie wolą być opętani niż chorzy. Przychodzi kobieta z dziewczynką 16-letnią, mówi, dziewczynka jest opętana. Wyraźne są objawy początku schizofrenii. Ja pytam kobietę, czy woli pani, żeby pani dziecko było chore, czy opętane? Co odpowiada matka? Opętane. Oczywiście, bo się diabła wyrzuci, się ma spokój. A schizofrenia to dziecko, kto będzie chciał za żonę schizofreniczkę, nie? Kto by chciał? Schizofrenia jest skomplikowana, wiadomo, czy nie wróci, jak się to będzie leczyć. Koniec dla takiego dziecka w małej wiosce. A jak opętana, no to przyjdzie jakiś ksiądz, tam coś wyrzuci i się skończy. Nie wyrzuci. Wróci to z powrotem. Jak nie wróci? Oczywiście, że ja nie mówię, że ta możliwość nie istnieje. Na moje, do doświadczenia mojego, wielu egzorcystów, doświadczonych teologów, jest to bardzo rzadkie. Na części dokonuje się to straszne nadużycia. W tej dziedzinie, że się odprawia po prostu ludźmi chorymi egzorcyzmy. Nie? Wmawiając im, że to, co przeżywają, nie jest chorobą, nie jest zaburzeniem dysocjacyjnym, nie jest schizofrenią, tylko jest opętaniem i poprzez ten rytuał to się skończy. To jest kłamstwo, to jest nadużycie, to jest przemoc, która jest w Polsce według prawa karalna. To może pokażę tu drugi model najpierw, żeby się zmieścić w czasie, a potem przejdziemy do tego, jak odróżnić, kiedy ten jest, a kiedy ten. Inny model w teologii, bardziej dojrzały, bardziej oparty na głębszym rozumieniu człowieka i także paradygmatu zła i działania Boga, jest inny. Oparty jest na myślenie według procesu. Chrześcijaństwo opiera się na procesie. Proces. Bardzo ważne słowo w chrześcijaństwie. I dobro działa, wykorzystuje proces i zło wykorzystuje proces. Ponieważ chociażby akt stworzenia świata, w tej oczywiście bardzo poetyckiej opowieści, ale jest pokazany proces kilku dni. Nie? Że Bóg stwarza w procesie. Słowo stało się ciałem, stało się niemowlęciem. Nie od razu dorosłym mężczyzną. Jest proces rozwoju tego dziecka. Chrystus się musi uczyć chodzić, mówić, jeść, modlić. Nie? Jest proces. Bóg dał człowiekowi świat i dał proces. Wytrwanie w procesie jest cudem. Oczywiście Pan Bóg może zrobić wyjątek. Oczywiście, jasne, jest wszechmogący. No to, to nazywamy w tym specyficznym rozumieniu cudem. Ale to jest bardzo specyficzne porozumienie. Dla mnie osobiście cudem jest to, kiedy w normalności świata usłyszę realnego, spotykam realnego Boga. To jest dla mnie cud, kiedy czuję, że tu jest Bóg, że On jest w tej prostocie wydarzenia, w tym prostym spotkaniu, jest żywy Bóg. To jest dla mnie po prostu cud, w tym prostym znaku. To jest według mnie najgłębsze rozumienie cudu w chrześcijaństwie, że w tym prostym wydarzeniu jest naprawdę On jest, On tu jest. Nie ma nic nadzwyczajnego, ale to On tu jest.